długo ci tam kazali stać i marznąć, ale to chyba nie jest powód do zmartwienia. Nie, to jest przyjemne oczekiwanie. Jako jeden chyba z niewielu naszych zawodników w drugiej serii się poprawiłeś, tam chodziło, umiałeś jakoś wykorzystać korzystne warunki, czy jak, czy po prostu? No warunki właśnie nie były korzystne, bo w obydwu moich skokach miałem trochę pecha. Ale wydaje mi się, że ten skok w drugiej serii był całkiem przyzwoity, zresztą ten w pierwszej też. No tylko teraz miałem trochę mniej tych punktów dodanych, więc te warunki może były ciutkę lepsze. Udało się tą odległość troszeczkę poprawić. No ale jednak zawsze by się chciało latać na sam dół. No tutaj niestety warunki mi nie pozwoliły i myślę, że ja się skupię na tym, że jednak te skoki, to co sobie zaplanowałem, to zostało wykonane, skoki były ok i pozwoliły mi też zająć chyba końcowo w miarę przyzwoite miejsce. Czyli powodu do zmartwień nie ma? Nie ma. Magia Zakopanego jakoś pomaga psychicznie, czy raczej paraliżuje, czy jak? Na pewno tutaj kibice dodają skrzydeł, bo jednak jak, no, to jest budujące, jak widzimy ile osób tutaj przyjeżdża, ile osób nam kibicuje i życzy nam wszystkiego najlepszego z całego serca, to się czuje i to dodaje skrzydeł. Na jakim etapie ty jesteś teraz w swojej ocenie? No bo wydawało się, że ten sezon będzie lepszy po dobrym lecie, ale zaczęło się tak średnio, zresztą nie tylko u ciebie. No zaczęło się, no to nawet nie było średnio, ja bym to tak nazwał, ale też wydaje mi się, że wiem dlaczego tak było. Gdzieś to sobie zajęło trochę czasu, zanim to przeanalizowałem i doszedłem do tego, co i jak było, co i jak nie grało. Myślę, że takie doświadczenie jest najważniejsze na przyszłość, bo jednak jak ktoś tam coś z boku powie, to tak nie zawsze dotrze jak trzeba, a tak jak się sobie człowiek sam uświadomi, to później to działa i teraz to już u mnie od jakiegoś czasu te skoki wychodzą to bardzo fajne. I Continental w Garmisch, później Mistrzostwa Świata w lotach, teraz tutaj Zakopane też przyzwoite skoki, więc ja jestem zadowolony z tego w jakim kierunku ta praca idzie i będę ją dalej kontynuował. Coś nie grało nie tylko u ciebie, ale też u innych. Czy był też jakiś jeden wspólny problem, poza tym, że każdy coś miał swojego? Ja nie mogę się wypowiedzieć za kogoś. Ja wiem, że u mnie to gdzieś tam, no jednak w głowie to wszystko się działo, bo te oczekiwania, które sobie człowiek stawiał przed sezonem, to mimo wszystko, że wydawało mi się, że nie będzie mnie to przytłaczało, to jednak gdzieś to odczuwałem i przez jakiś okres czasu do tego się nie chciałem przyznać sam sobie. W końcu jak sobie to uświadomiłem, to też dużo łatwiej teraz mi się skacze.